Hej, z tej znowia, czyli konserw w dzisiejszym odcinku znowu gramy w GTA 5 Online i wracamy do Waszej ulubionej serii, czyli Od Zera do Milionera. I w dzisiejszym odcinku, tak jak widzieliście po tytule i miniaturce tego filmu, odbijamy się od dna. Mam zero hajsu, mam w sumie 100 tysięcy, zaraz zobaczycie. I musimy wbić trochę pieniędzy, żeby mieć na później. Jeszcze będą z tego live, jak zdobywamy hajs, będą odcinki, więc na razie zapraszam do pierwszej części odrabiania tego konta. A więc jesteśmy po wstępie. No, jak widać, dużo pieniędzy nie mam. Ma się teraz widać w prawym, górnym rogu. No, jest to mniej niż 100 tysięcy. więc co? Z moim uprzejmym widzem z Discorda stwierdziliśmy, że zrobimy przygotowania i napad. Więc, jeżeli chcesz zam takie rzeczy robić, to zapraszam. Link w opisie na Discorda. Będziemy się takie rzeczy robić. Napady z widzami. Często ludzi właśnie zabieram do robienia jakichś napadów, przygotowań i różnych takich rzeczy z Discorda. Więc, tam zapraszam. Więc, co? Zaczęliśmy. Ja dostałam 85%, on 15%. Tak uzgodniliśmy, bo on miał dużo pieniędzy, a ja mało, więc przyjechaliśmy, no jechaliśmy tunelem, zrobiliśmy przygotowanie sprytne, jako grupa 6, jest to grupa, na jakby, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, na przestrzeni różnych GTA ona się pojawia i jest to grupa odpowiedzialna właśnie za depozyt pieniędzy, niestety audio z gry się nie nagrało, nie mam pojęcia dlaczego, teraz nawet jak patrzę sobie w OBS-ie, patrzałem, to widziałem, że no powinno wszystko działać, więc nie wiem dlaczego tak się stało, nie mam pojęcia. Ale tak się stało, więc nic z tym nie zrobię. I co? Wchodzimy do sejfu I mieliśmy w sejfie nie dzieła sztuki. Niestety, nie złoto, a force. Niestety tak się stało, ponieważ nie chciało mi się robić kilka razy tego, jakby patrzenie, co jest w sejfie aż do czegoś, co będzie lepsze. I stwierdziłem, że, ok, zrobimy tą force. A kiedy indziej, po prostu w innych odcinkach, są jeszcze. Zarobimy na czymś innym, na live'ach myślę, że będziemy też takie coś robić. Live'y niedługo myślę, że będą, wrócę z nimi, a tu widać, jak jesteśmy już właśnie w sejfie. Mogę dać Wam małe, taki, małe taką informację, że jest szansa, że teraz w weekend, co teraz to będzie, czyli 20, najprawdopodobniej pojawi się live, nie jest jeszcze to pewne, ale jest na to szansa. To właśnie widać, jak hakuje. I wcale jak, jakoś źle mi nie szło już po dłuższej chwili, jak to robiłem, to już mi coraz lepiej szło. No, i na początku ja zhakowałem dwójkę drzwi, a potem poszedłem jeszcze zebrać sobie punkt D. No i ogarnęliśmy tak, że on zbiera B, A, E, F, a ja pójdę po to D. I jeszcze, że jest zdążę, to jakiś jeden. Niestety, dużo pieniędzy, jak zaraz zobaczycie, z tego nie będzie. Ale też mało nie. Lepsze to no niż nic, bo przed chwilą miałem 100 tysięcy na koncie, a zaraz będę mieć prawie milion. Więc poszedłem sobie otworzyć G, bo myślałem, że jeszcze zdążymy H, ale potem spojrzałem na czas i stwierdziłem, nie uda się. Na... Bo on jeszcze musi F zebrać. Gdyby trochę to szybciej udało nam się zrobić, to F zebrać, to może on by zdążył H zebrać, a ja całe G. Nawet nie zdążyłem całego G zebrać. Więc mieliśmy 1, 200 000. Nie taki zły wynik, ale myślę, że dałoby się mieć lepiej. Po prostu chcieliśmy wyjść jak najszybciej, żeby nie mieć po prostu alarmu, co nam się udało. No i przeszliśmy dalej. No i oczywiście tutaj da się na początku na cichutko zrobić. Do pewnego momentu da się na cicho zrobić. I my stwierdziliśmy, że zrobimy na cicho. Gadajmy na Discordzie, więc nic nie, pisze, nie pisaliśmy na czacie. No i tu po prostu sobie zobaczcie, jak to wyglądało. No bo to jest dość ważne, żeby tu nikogo na razie nie zabijać, żeby tu przejść i dopiero potem jedną osobę zabić, ale z ręki. Nie możecie w nich strzelać, bo nie macie tłumików i oni cię mogą po prostu usłyszeć z drugiego końca kasyna. Więc po prostu wyciągacie, trzymacie w ręce, podbiegacie mu w ple za plecy i go uderzacie. Teraz ja czekacie jeszcze na tego gościa, żeby on na was nie patrzał, zachodzicie go od pleców i uderzacie. I w tym momencie skumam, że nie zrobiliśmy przygotowania ze strojami, co było głupim pomysłem. Głupim błędem, bo to się robi, powinno się robić, a my tego nie zrobiliśmy. Chociaż patrząc teraz po napadzie, dużo to nie zmieniło, bo po prostu uciekaliśmy tyłem i policja. Policja nawet nas nie zauważyła w momencie, jak szliśmy do helikoptera. Jak byliśmy w helikopterze, to już zgubiliśmy policję, to jest ciekawe, więc nie musieliśmy wcale mieć stroi. I potem w pięknym stylu dolecieliśmy do naszego celu, do kupców, ja na linii się spuściłem, bardzo fajna animacja. Nie mało osób o tym wie, ale da się, z takich właśnie policyjnych, takich policyjnych, radiowozowych samolotów można właśnie spuszczać się na linię, ale to nieważne, dostarczyliśmy, no i pieniążki wpłynęły na nasze konto, ale ile? Ile dostaliśmy z tego? No bo zarobiliśmy milion dwieście, ale no ile pójdzie na moje konto, jeżeli chodzi o to, że jeszcze Lester bierze, no i mój widz, który mi pomagał. Jeszcze raz wielkie dziękuję. No i Dostałem dzięki temu, uwaga, uwaga, 800 tysięcy, nie tak źle jak na jakąś godzinkę roboty, całkiem spoko. Potem odpaliłem na misję, gdzie musiałem po prostu zdobyć kartę do sejfu i potem jeszcze kod, więc po prostu tego wszystkiego nie będę pokazywać. Jeżeli jesteście, jesteście ciekawi jak to wygląda, to po prostu zapraszam na inny odcinek, to po prostu jak chcesz zdobyć ten kod, to musisz po prostu... Podążać za jakimś tam menadżerem i zrobić mu jakieś kompromitujące zdjęcie. No i misja wykonana. Te misje są bardzo proste. A jeżeli chcecie je zobaczyć, jak one wyglądają, zapraszam na inne odcinki tego. Tam tego jest wiele, więc no po prostu do tego, do innej serii za radzę zajrzeć. Tam tego jest dużo. No i tu właśnie widać jak dwoma autkami, bardzo pięknymi w ogóle. Moje nie było ulepszone, ale mojego wina było. Więc bardzo ładne auto, muszę przyznać. No i musieliśmy po prostu przejechać około ponad kilometr. Bardzo fajnie. Na szczęście w tym odcinku nie miałam żadnego jakiegoś czasu, na którym musiałam to zrobić, bo normalnie to mam, że ograniczony czas, jak robię, jak długo mi zajmie tą serię. Ale na szczęście w tej jakby serii nie muszę się o to martwić, to po prostu chodzi o to, żeby wam pokazywać różne ciekawe rzeczy, które się działy. Na tu się ścigaliśmy, no i wygrałem oczywiście ja, ale moje umiejętności jeżdżenia właśnie jak widać są bardzo dobre. Właśnie widać, no. <laughs> to jest tragedia. No ale podjechaliśmy do Wana, który tam zostawiliśmy, wana, słowa, cokolwiek to jest, nikogo to nie obchodzi. Dojechaliśmy do celu, do Union Depository. Napad robiony już 500 razy przeze mnie. Pokazałem mu mój dokumencik, że ja tutaj mogę wejść, oczywiście skradziony. No i zjechaliśmy windom na dół. No. I do sejfu. Dlaczego taka cisza? <grym> tu się zaczyna. Ja myślałem że będziemy mieć tylko dwa złota. Więc ja mówię, okej, okay, to idź do tych na końcu. A okazało się, że mamy cztery i za każdym razem, jak weźmiemy jakąś jeszcze jedną osobę, to coraz więcej tam się respi i coraz więcej tego można brać i coraz więcej się zarabia. Więc ja następnym razem, jak będę to robić, to chyba wezmę sobie jakieś cztery osoby. Potem oczywiście każdy może zabrać półtorej jakby takiej, takiego, nie wiem, zestawu, że tak powiem. To w ogóle prawie się wysadziłem sam. Ale to jest, to jest naprawdę... To jest coś innego. To takie błędy robiliśmy. Na przykład dźwięk na początku normalnie był nagrywany. Potem nagrywał się dźwięk naszego gadania tylko. I potem się w ogóle nic nie nagrywało, więc dlatego nie ma żadnego głosu. Tutaj w ogóle prawie ja zginąłem, bo nie zauważyłem, że się tu zrespili. Potem spoiler, zginąłem. Naprawdę ja nie wiem, co się działo tego dnia, ale po prostu to była masakra. I z moim aimem, z moim prowadzeniem, z czymkolwiek ginąłem po prostu szybciej niż żyłem, naprawdę. No to przecież to była tragedia, bo dostałem takiego lasera, na patrzcie to. To było, to było najszybsze strzały, jakie widziałem, który mpc kiedykolwiek zrobił. Naprawdę, to jest czasami nie do, nie, nie do zrozumienia. No, jakby. Co to jest? Co to jest? Rockstar, co to jest? Oni strzelają jak z minigana z tych jakichś ich. emek, cokolwiek to jest. W ogóle helikopter się prawie rozbił obok nas. Ja nie wiem, co tu się działo, naprawdę. Ten napad to była najdziwniejsza rzecz, jaka mnie spotkała od bardzo dawna. Helikopter w ogóle ląduje obok mnie, oni strzelają we mnie jak z minigana. Mm, to było po prostu inny świat, ale musieliśmy po prostu już teraz odjechać. Oczywiście moje piękne prowadzenie się pokazywało, no ale udało nam się, bo w dłuższym, krótszym czasie. No i jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie subika, dzwoneczkę i lajka. Ja się z Wami żegnam. Mara, 300 tysięcy wpada. Nara.